internecie wykręć kominka, ale jest oczywiście vlog i w tym razem jest mocna akcja. Widzicie tutaj rozrzucanie bornika, dwa zestawy, 6.9.2.0, Jana Burger HT 20.04, to pierwszy zestaw. Mamy ładowarkę, to jest CB5770 Agri i tam jest z tyłu John Deere 6130M z metalfachem N272x2. Chwilę wam nagram i tagujemy dalej. Jest zawożony na stanowisko po jęczmieniu zimnym. I zaraz później talerzowany John Deere 8345R z talerzówką Staltech UH60. Ja wam tutaj chwilę pokażę wam, jak to wygląda. Nie będę nagrywał, bo powiem wam szczerze, że nie, późno jest, godzina 19, mi się już nie chce jechać do domu po aparatów, bo właśnie mam od niedawna piłem. Tam właśnie dalej jest John Deere, ten RK. I tutaj ładnie sobie działają zestawiki. Dużo pola, tu jest jedno pole, tam dalej jest jedno, tutaj jest jedno. Razem jest jedno, drugie, trzecie, pięć pól. Dwa takie mega duże, jak to. I trzy takie mniejsze, ale też po hektar myślę. Nie no, ładnie wygląda. Ładnie się jest ten MK, oczywiście zestaw, ale to mi się zmienia. Tam jedzie RK. Ładnie. Nie, pod muzykę właśnie jak film to będzie do żniw i później jak po żniwach wyprawy po zimie będą filmy, na pewno te dwa. I nie wiem, może ze rzepaku też będzie. Na pewno będzie z pszenicy i owsa. Póki co ładnie to wygląda. Jeszcze jedna łyżka i jedziemy. Ładnie to wygląda, powiem wam, robię takie zestawy z aparatem, to tak z chęcią nagrodzę, jest z tego kadr taki ładny. O, jedzie. No dobra, więc co, trzymajcie się, cześć.